Wtorek, 4 czerwca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Ponad 820 interwencji Straży Pożarnej po ulewach, jakie w nocy i o poranku przeszły nad Bielskiem Białą i okolicznymi miejscowościami. W ciągu kilku godzin na miasto spadło ponad 90 litrów wody na metr kwadratowy. Tyle, ile w stolicy Podbeskidzia pada zwykle w ciągu całego miesiąca. Zalane są ulice, samochody, woda wdarła się na posesję do piwnic, szkół i przedszkoli. Na miejscu była Karolina Komada. To dzisiejszy poranek w Bielsku Białej. Tak wygląda prawie całe miasto. Wezbrana woda dostała się do posesji miejskich i prywatnych. Przecież tu wody było, poton było wody chyba. Nikt się nie spodziewał, że to takie w momencie, nie? Bo kiedyś w 97 tu też była powódź, ale to chyba padało z 4 dni czy ileś. I wtedy tutaj zalało całe, a teraz to nie wiem, no ile to było trwało. 2 godziny, 3, pełny plac wody, wszystko auta pozalewane. A ulica też? No ulica, normalnie ta krzywa to płynęła równo, tak jakby to była jedna, tak. Podobnych sytuacji było o wiele więcej. Więcej było też opadów niż zazwyczaj w tym okresie. Mamy wydane ostrzeżenie 3 stopnia z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. I tutaj wysokość opadów do 110 mm wraz z burzami, opadami gradu i porywami do 65 km na godzinę. W ostatniej doby zanotowano prawie 130 mm, natomiast w ciągu godziny spadło w przedziale 60 do 80 mm. Także tutaj w ciągu jednej doby zostały całkowicie przekroczone normy wieloletnie dla okresu czerwca. Straż pożarna interweniowała ponad 800 razy. Na terenie Bielska wyłączono z użytku 3 przedszkola. Została zalana m.in. piwnica Teatru Lalek, zajezdnia autobusowa Komunikacji Beskidzkiej czy Archiwum Państwowe. Sytuacja, choć już stabilna, to wciąż jest nadzorowana przez służby. W gotowości są też Wojska Obrony Terytorialnej. W chwili obecnej sytuacja kryzysowa dotycząca powodzi błyskawicznej i wezbrań wody w rzekach ma miejsce na terenie powiatu cieszyńskiego, miasta Bielsko-Białej i powiatu bielskiego. W związku z tym, że przede wszystkim wzmacniamy prewencyjnie wały przeciwpowodziowe, tutaj chcieliśmy również zaangażowania WOT-u po to, żeby oni ocenili, czy są w tej sytuacji w stanie, czy są w stanie pomóc. Choć ogłoszono alarm powodziowy, to prezydent miasta Jarosław Klimaszewski uspokaja mieszkańców. Nie ma co jasno trzeba powiedzieć, bo przy ogłoszeniu alarmu powodziowego takie zabiegi jak przygotowanie centrum ewakuacji jest konieczne. One są oczywiście gotowe, ale nie ma takiej konieczności. Nie mamy żadnej informacji, że jakieś osoby są odcięte, nie mogą dojechać w miejsce, w które by chcieli. Obiekty infrastruktury klinicznej jak szpitale są bezpieczne. Nad bezpieczeństwem czuwają też strażacy, którzy od wczesnych godzin porannych interweniowali w różnych sytuacjach. Dochodziło do zalania praktycznie całych jezdni i woda płynęła całą szerokością drogi. Mieliśmy przypadek na jednej z ulic właśnie w Bielsku Białej, kiedy 3 osób zostało więzionych w samochodzie właśnie na ulicy i też byliśmy tam dysponowani, żeby ich ewakuować po prostu z samochodu. Skutki załamania pogody w mieście i powiecie usuwało i nadal usuwa około 200 strażaków. Środek dnia, centrum miasta. Roztrzęsiona starsza kobieta idzie przyspieszonym krokiem, trzymając telefon przy uchu. Zachowuje się tak, jakby wykonywała czyjeś polecenia. Nagle wrzuca do kosza zawinięty w papier spory plik pieniędzy. Na szczęście zauważyli to przejeżdżający obok policjanci. Oszuści, którzy chcieli wyłudzić 50 tysięcy złotych, wciąż są poszukiwani. Magda Sincewicz. No panowie, jesteście z tej akcji. Nie, my jesteśmy policjantami prawdziwymi i przejeżdżaliśmy teraz radiowozem. A co się stało ogólnie? Ktoś do pani dzwonił? Rany boskie, to mnie oszukali. Próbowali. Tym razem się nie udało. Film, upubliczniony przez śląską policję, trwa zaledwie kilka minut. Pochodzi z kamerek przyczepionych do policyjnych mundurów. Sytuacja jednak trwała znacznie dłużej. Jej finał okazał się szczęśliwy.
Policjanci z katowickiego oddziału prewencji patrolowali centrum Katowic, gdy zauważyli starszą kobietę. Kobieta ta rozmawiała przez telefon, wyglądała na zdenerwowaną. Po chwili mundurowi zauważyli, jak wyciąga z torebki plik banknotów, zawija w kartkę papieru i wrzuca do pobliskiego kosza na śmieci. Natychmiast zareagowali, podbiegli do kobiety i spytali, co się stało. Wtedy okazało się, że 77-latka padła ofiarą oszustów. Oszuści wmówili jej i zmanipulowali ją na tyle, że kobieta była przeświadczona, że bierze udział w tajnej akcji policyjnej. Jak to jest możliwe? Oni nie połączyli w 1997. Zgłosiła się komenda policji. Potwierdziła, że taka pani jest policjantką i że rozpracowują tą bandę, która teraz właśnie okrada tych starych ludzi, mając te wszystkie ich dane, prawda? Mimo licznych akcji policjanci codziennie otrzymują zgłoszenia o oszustwach metodą na policjanta. Dlatego apelują, by w żadnym wypadku nie ufać osobom, które do nas dzwonią i proszą o przekazanie pieniędzy lub ich przelanie na konto. Zanim cokolwiek zrobimy, skontaktujmy się z rodziną lub policją, by zweryfikować te informacje. Do dziś Polacy są podzieleni zarówno w ocenie Okrągłego Stołu, jak i czerwcowych wyborów. Zwolennicy uważają, że nie było innego rozwiązania, jak kompromis z komunistami. Przeciwnicy podkreślają, że ustępstwa, na które zgodziła się solidarnościowa opozycja, były zbyt daleko idące. Jedno jest pewne, to było jedno z najważniejszych wydarzeń w historii od 35 lat. Żyjemy w wolnej Polsce. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory. Jakie znaczenie ma ta data i w jakiej Polsce byliśmy dzień przed tymi wyborami, a w jakiej dzień po? O tym Paweł Jędrusik. Choć minęło już 35 lat, to tamten dzień doskonale pamięta Grzegorz Franki ze Związku Górnośląskiego. Podczas wyborów rozstawiał punkty wyborcze Komitetu Obywatelskiego w Siemianowicach. Tam moje zadanie polegało na tym, że odbierałem telefony z poszczególnych komisji wyborczych i nasz członek albo mąż zaufania, chociaż nie pamiętam, czy taka funkcja wtedy już istniała, podawał mi niezależne wyniki. I ja jako młody chłopak gdzieś tak między pierwszą a drugą w nocy zasnąłem z tą słuchawką przy uchu, a kiedy się obudziłem, już było jasno, bardzo gwarno, bardzo wesoło w tym lokalu. No niektórzy dopijali te napoje, które wcześniej służyły do wznoszenia toastów i na moje pytanie, co się stało, powiedziano mi, obudziłeś się w nowej, dobrej Polsce. Nowej i dobrej, bo o tym, jak wyglądała demokracja za PRL-u, przypomina Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Pokazujemy, ile ta wolność kosztowała nas wszystkich. Pokazujemy przez pryzmat tragedii na kopalni Wujek. Pokazujemy ofiarę górników z kopalni, którzy wtedy oddali życie i że to nie była taka droga prosta, jakby się nam często wydawało. Trudno wymieniać ciąg represji, który dotknął całe społeczeństwo polskie, także mieszkańców Górnego Śląska. Są to aresztowania, działania przeciwko podziemiu niepodległościowemu i wiele innych działań, które niosły represje, przesłuchania, ale także procesy i łącznie z karami śmierci, które wtedy zapadały. I choć dla młodego pokolenia historie dotyczące okresu komunizmu w Polsce mogą brzmieć jak science fiction, to ciągle przypominają o nich zdjęcia, filmy czy relacje świadków. Ten rok jest wyjątkowy, bo to nie tylko 35-lecie wolnych wyborów, ale także 20-lecie Polski w Unii Europejskiej. Dla mnie, no oczywiście wtedy jako chłopaka, wiedziałem, że dzieje się coś bardzo ważnego. Z kolei przy tych kolejnych rocznicach i też takim czasie, nie wiem, 10 lat później, 15 lat później, czy też potem, no w tym roku też świętujemy 20 lat bycia w Unii Europejskiej, to miałem przede wszystkim takie poczucie, że wróciliśmy do Unii Europejskiej, że jesteśmy krajem coraz lepszym, coraz bardziej demokratycznym, wolnym. I z tej demokracji możemy skorzystać już w najbliższą niedzielę podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Powrót z Katowic do Jaworzna, Sosnowca czy Mysłowic bez korków to scenariusz, który brzmi nieprawdopodobnie, ale władze województwa śląskiego planują to zmienić. W jaki sposób? O tym Paweł Jędrusik.
Po kilku latach znowu powraca temat DTS Wschód, czyli drogi, która mogłaby być receptą na duże natężenie ruchu dla osób dojeżdżających i wyjeżdżających z Katowic. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim na temat możliwości realizacji tej koncepcji rozmawiali marszałek województwa śląskiego, władze GZM i prezydenci Katowic, Sosnowca, Mysłowic i Jaworzna. Dzisiaj jakby oceniliśmy, sprawdziliśmy, gdzie jesteśmy, kto ma jaką wiedzę, gdzie, jakie papiery leżą. No nie ukrywamy, że największe dzisiaj mamy problemy z uzyskaniem decyzji środowiskowej, bo ona nigdy nie została wydana ani na jeden, ani na drugi odcinek. No ale po to jesteśmy, po to zajmujemy się działalnością publiczną, działalnością polityczną, żeby tego typu rzeczy rozwiązywać. To na razie jednak bardzo wstępne rozmowy, bo kluczem do powstania tej drogi jest poszukanie źródeł finansowania. Na razie jednak nie wiadomo, w jaki sposób miasta finansowałyby budowę. Wiadomo jednak, że ze względu na ogrom inwestycji byłaby ona projektowana etapami. W tym gronie, w którym spotkaliśmy się, jasno i wyraźnie wybrzmiało to, że jest pewna konieczność realizacji tej inwestycji, która nie tylko sprzyja jakby jakości życia i możliwości poruszania się po całym obszarze metropolii, a właściwie całego naszego organizmu tutaj górnośląskiego, ale też kwestia uruchomienia kolejnych terenów inwestycyjnych, kwestia możliwości rozwojowych dla poszczególnych miast. Ogromnie się cieszę z tego, że wracamy do przygotowań do tego, żeby pozyskać finansowanie, żeby pozyskać dokumentację i przystąpić do jej realizacji w perspektywie pewnie nie krótkiej, ale jednak. Nie krótkiej, bo trzeba się spodziewać, że jeśli projekt DTS Wschód wypali, to przyjdzie na niego zapewne poczekać lata. Atrakcyjność inwestycyjna Śląska, kierunki rozwoju specjalnych stref ekonomicznych na całym świecie, a także zmieniające się trendy w gospodarce, przemyśle, biznesie i nowoczesnych technologiach to tematy poruszane przez uczestników pierwszej edycji kongresu Silesia Investment Congress. Organizatorem wydarzenia jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Magda Sincewicz. Spotkali się tu, w nowoczesnej siedzibie Muzeum Śląskiego, gdzie przed laty funkcjonowała kopalnia Katowice. Uświadomił to gościom przybyłym z całego świata gospodarz spotkania, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pokazał tym samym, jaką transformację przeszedł nasz region i jak wciąż prężnie się rozwija. Jesteśmy coraz bardziej otwarci właśnie na wydarzenia międzynarodowe, ponieważ w ostatnich latach skupialiśmy się i oczywiście słusznie na polskim sektorze mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, ale uważamy, że równolegle musimy zintensyfikować działania, które będą działaniami, mówiąc krótko, nakierowanymi także na zewnętrzne źródła kapitału, no więc krótko mówiąc także na inwestorów, dużych inwestorów zagranicznych. Podczas kongresu zaprezentowany został raport Kopalnie Biznesu, obrazujący zakres powierzchni magazynowych i produkcyjnych w naszym regionie, autorstwa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Województwa Śląskiego, firmy Randstad, miasta Katowice i firmy Cashman & Wakefield. Zawieramy w nim wiele informacji, mam nadzieję, cennych o tym, jakie doskonałe przykłady zagranicznych inwestycji miały miejsce na terenie Górnego Śląska i Zagłębia i czym tak naprawdę Górny Śląsk i Zagłębie mogą uatrakcyjnić region, aby kolejnych inwestorów do strefy i do regionu przyciągnąć. Górny Śląsk to idealne miejsce dla biznesu. 17% całkowitej powierzchni magazynowej w Polsce jest ulokowane właśnie tutaj. Nic więc dziwnego, że region przyciąga kolejnych inwestorów. Jednym z głównych partnerów konferencji była FEMOZA, czyli organizacja, która nadaje trendy w kontekście rozwoju specjalnych stref ekonomicznych na całym świecie. Teraz jesteśmy w Katowicach, bo Polska z naszego punktu widzenia jest jednym z krajów z najlepszym programem atrakcyjnych inwestycji. Macie bardzo dobre narzędzie, jakim są strefy. To jest bardzo atrakcyjne. Po latach pandemii i problemów postanowiliśmy zrobić to tutaj, bo mamy całe wsparcie Katowic i regionu. Spotykamy ludzi z Afryki, Ameryki, Europy. Wymieniamy doświadczenia i staramy się szerzyć wiedzę o wolnych strefach na całym świecie. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele stref ekonomicznych z całego świata oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój światowej gospodarki, takich jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego czy Bank Światowy. Taki był wtorek. Zapraszam jutro w imieniu Grzegorza Żądło. Do zobaczenia.